Halo, witam, cześć, cześć Boże, witam was moi piękni widzowie. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak obejrzę jakieś fajne ryżowe opowieści, to zaraz szukam kolejnych anime w podobnym stylu. I tak właśnie miałem z Tokyo Ghoul, więc dzisiaj wam pokażę, że sterydy w anime są spoko. Zostań ze mną, całą moc i więcej. Podaj swoją rękę, dam ci moje serce. Jebać ludzi, to dla ciebie całe siano kręcę. Jebać całe zło, jesteś lekarstwem na szczęście. Podaj swoją rękę, dam ci moje serce. Jebać ludzi, to dla ciebie całe siano kręcę. Jebać całe zło, jesteś lekarstwem na szczęście. Studio Madhouse możecie kojarzyć z takich superprodukcji jak No Game No Life, One Punch Man, Overlord i wiele innych, więc pewnego razu studio postanowiło wziąć mangę z roku 1989 i zrobić z tego anime, ale pozostaje pytanko, czy tak stare anime ma szansę jakkolwiek się wybić, czy dotrzeć do odbiorcy? No i szybki spoiler, tak. No cóż, przenosimy się do świata, gdzie ludzie są wredni, a mango zjeby chowają się po kątach, czyli nasze realia. Wszystko jest normalnie aż do pewnej nocy, w której z niewyjaśnionej nam przyczyny zaczynają spadać na ziemię kosmici, inaczej pasożyty, które to podczas gdy ty sobie smacznie śpisz, one przenoszą się do twojego organizmu i podążają do mózgu w celu przejęcia kontroli nad twoim ciałem. Tak również miało być z naszym bohaterem Izumim, ale że chłopaczyna jest szybki jak woda w kluzecie, to szybko łapie za słuchawki i blokuje przejęcie pasożyta do mózgu. W dalszej części dowiadujemy się, że nasz pasożyt przejął po części ciało chłopca i może robić teraz z jego palców takie kozackie sztylety. Ale nie tylko. Jego organizm zmienia się na bardziej gimnastyczny i sportowy. Również zmienia się w naszym Izumim cechy psychiczne, czyli zwykłej pizdeszki, która była tylko w stanie rozwiązać jakieś zdania z matematyki, i z dość bardzo empatycznego i czułego chłopca robi się za sprawką Migiego dość szorstką osobą, która nie liczy się z uczuciami. Ale wszystko jest zero-jedynkowe. Główny zarys przebiegu tej bajeczki wygląda tak, że pasożyty chcą przejąć władzę na ziemi i przy okazji likwidować Izumiego, ponieważ Migi nie przejął jego ciała w całości i pomaga mu zabijać swoich pobratyńców. Jeszcze mogę dodać, że w tym anime mamy różne typy pasożytów, a dokładnie stan rozwinięcia niektórych pasożytów są bardzo mało rozbudowane, ale to może chodzić równie dobrze o to, że jak przejął ciało debila, to ich IQ spada do osoby przejętej. Nie wiem, jak to w sumie działa. Ale może jak obejrzysz, to mi napiszesz. Fajnie było, miłego.